Dron zamiast wystartować podskakuje, przewraca się i ląduje na głowie. To mogą być źle założone śmigła, źle obracające albo źle ustawione silniki, albo zła orientacja flight controllera. No, jest kilka rzeczy, które powinieneś sprawdzić. Śmigła sprzedawane są z reguły w zestawach po 4 sztuki i dwa kręcą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, clockwise, a dwa przeciwnie, czyli counterclockwise. Takie podobne, a takie różne. Istotne jest, żeby założone były po przekątnej. Dwa obracające się zgodnie z ruchem wskazówek zegara tu i tu, a dwa obracające się w drugą stronę tu i tu. No właśnie. Albo odwrotnie. Bo to, jak założyć śmigła, zależy od tego, czy twój flight controller ustawiony jest na obrót silników props in czy props out. Jak to najłatwiej sprawdzić? Podłączmy się pod Betaflight. Otwieram Betaflight konfigurator, klikam connect i w zakładce konfiguracja. Co widzę? Górne śmigła strzałki mają na zewnątrz, czyli mają obracać się tak, żeby kręcić się na zewnątrz. Przód drona jest tutaj. Obrazek odzwierciedla mi drona, na którego patrzę od góry. Śmigło powinno kręcić się tak, że jego górna krawędź idzie do przodu, po to, żeby powietrze wpychane było pod śmigło. Widzimy to? O tak. I to jest pierwsza rzecz, w której się można pomylić, ponieważ jeśli przypadkiem śmigła założycie w ten sposób, a tu będzie zaznaczone odwrotnie, dron nie poleci. Drugą rzeczą do sprawdzenia jest to, czy mimo poprawnie założonych śmigieł silniki kręcą się we właściwą stronę. Kierunkami obrotów każdego silnika z osobna możemy sterować. Możemy ustawić, żeby wszystkie kręciły się w lewo, wszystkie w prawo, ale domyślnie chcemy, żeby dwa poprzekątne kręciły się w jedną stronę, a dwa poprzekątne w drugą. Inaczej dron się nie oderwie od ziemi. Jak to teraz sprawdzić? Są trzy metody. Na pana nowoczesnego, na hardcora i sposób właściwy. Ja robię to z reguły na hardcora. Pan nowoczesny bierze telefon, włącza kamerę, ustawia ją w slow motion i nagrywa. Wtedy widzimy, czy silniki kręcą się we właściwą stronę. Pan, który robi wszystko właściwie, ściąga wszystkie śmigła, montuje na nich taśmę klejącą albo trytytkę na dzwonkach, czyli na tej części silnika, która się obraca razem ze śmigłem, i następnie odpala każdy silnik po kolei i widzi, czy tasiemki, wstążki czy zipki kręcą się właściwie. A pan hardcore po prostu bierze palec i leciutko wkłada i wtedy sprawdza, czy śmigło uderza z odpowiedniej strony, czy nie. Zmiana kierunku silnika jest dość prosta. Jeśli silniki są lutowane, a my sami składaliśmy drona, zmiana kierunku silnika w przypadku silników bezszczotkowych to zmiana kolejności kabli tego silnika. Czyli przylutowane są pierwszy, drugi i trzeci. Pierwszy z drugim zmieniasz kolejnością i silnik kręci się w drugą stronę. Albo drugi i trzeci zmieniasz kolejnością i silnik kręci się w drugą stronę. Można to zrobić również bez lutowania, czyli poprzez konfigurator ESC. W wypadku tego drona będzie to BL Heli. Należy po pierwsze koniecznie wyłączyć Betaflight konfigurator, odpalić BL Heli, połączyć się do portu COM, połączyć się do drona, a następnie wybrać silnik, który kręci się odwrotnie i zmienić z normal na reversed albo z reversed na normal, czyli to co jest na odwrotnie. Po prostu. Skąd wiadomo, który silnik jest który? No, z tego obrazka z Betaflight. A jak sprawdzić pojedynczo, który silnik kręci się odwrotnie, nie wszystkie naraz? To też nie jest trudne. Dron podłączamy do USB, koniecznie wpinam baterię, odpalamy Betaflighta i tam w zakładce Motors trzeba zategować dzióbek
I understand the risk, czyli rozumiem ryzyko, że jeśli odpalę drona ze śmigłami podpiętego do komputera, to mogę zrobić krzywdę sobie albo komputerowi, a zapewne dronowi. I teraz podnosząc suwaczek przy odpowiednim silniku, zwiększam jego obroty. Silnik 2. Silnik 4. No kręcam się. I teraz BL Heli, zmiana konfiguracji, no i po prostu. Save. Zamknij, odłącz i lata. Rzecz trzecia to taka, którą ciężko zauważyć na pierwszy rzut oka, ponieważ wszystko jest ok, a mimo to dron nie lata. No więc nie wszystko. Orientacja flight controllera. I tu ponownie. Zakładka konfiguracja. Configuration. I w prawej kolumnie mamy board and sensor alignment, czyli ułożenie płyty głównej i sensorów. Roll degrees, pitch degrees i yaw degrees. Te pola należy wpisać odpowiednią wartość do tego, jak ułożony jest flight controller względem naszego drona, naszej ramy. Jeśli sam składałeś drona, to na flight controllerze zawsze jest strzałka, która pokazuje przód drona i ona powinna kierować w przód i być u góry. Jeśli patrzysz w ten sposób na drona, strzałka jest na górze i pokazuje przód, to wszystkie pozycje powinny być zero. Jeśli strzałka będzie na górze, ale ułożona w prawo z jakiegoś powodu, to wtedy roll degrees zmieniasz albo na plus 90, albo na 270, zależy od tego, w którą stronę jest skierowana ta strzałka. Jak sprawdzić, czy położenie jest właściwe, czy konfiguracja jest właściwa? Na pierwszym ekranie Betaflight Configurator jest animacja drona, który się giba. I ten dron ma strzałkę. I ta strzałka pokazuje przód. Więc jeśli wszystko jest w porządku, to ruch dronem do przodu powoduje przechylenie tego do przodu. Ruch tej animacji odwzorowuje ruchy drona. Roll degree zmieniam sobie na przykład o 90. Save and reboot. No, od razu widać, że coś tu jest grubo nie tak. Teraz zmienię o 90 stopni na osi O. I to jest fajny przykład, bo pochylenie drona faktycznie w bok przekierowuje model w bok. A przechylenie drona na przykład w lewo i w prawo na animacji pokazuje obrót w przód, w tył. Wróćmy do tego prawdziwego ustawienia, bo się zgubię. Czwarta rzecz, która może powodować, że dron nie chce latać, a wywraca się. Chociaż wtedy z reguły unosi się i pierwszy ruch manetką przód-tył powoduje, że dron wariuje i się wywraca. To są źle zmapowane silniki. I jak najłatwiej to poznać? Ponownie wchodzę w Betaflighta i patrzę na model drona. Teraz, jeśli w zakładce Motors przesunę suwaczek numer 4 w górę, a zakręci się inny silnik niż lewa góra, to znaczy, że silnik 4 jest źle zmapowany. I z reguły wiąże się to z przemapowaniem wszystkich silników, bo nie da się, żeby 4 silniki się kręciły na 4 i tylko jeden był zmapowany w zły sposób. Muszą być przynajmniej 2, a najczęściej są to wszystkie 4 pomieszane, obrócone o jakiś kąt o 90 stopni czy o 180 stopni. Tylko jak to zrobić, pokażę wam we wpisie na blogu, na stronie znowodronach.pl, ponieważ dużo łatwiej będzie to zrozumieć i odwzorować na swoim przypadku, jeśli będziecie postępować krok po kroku po instrukcji, rysować sobie schemat i zapisywać długopisem na kartce. Nie jest to moja metoda, podlinkuję do oryginalnego wpisu po angielsku. Ja zawsze sobie go odświeżam, kiedy mam problem z silnikami i chcę sobie zmapować je we właściwy sposób. No, mam nadzieję, że pomogłem. Problem dość popularny, bo na forach, grupach tak średnio raz na dwa dni ktoś mówi, że ma wszystko dobrze, a dron mu nie startuje. Wyślijcie mu ten film. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, łapa w górę, subskrybuj ten kanał. Zapraszam na grupę BTFV Garage, bo na becie pokazywałem, nie? HX115. Fajny toothpick. Zapraszam na grupę, zapraszam do mojego sklepu i na gdziepolatać.pl. I ja się żegnam. Gumowych Jeffy do następnego. Hej!